Dyn, dy, dy, dyn, dym, dy, 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 dyn, dym. Jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. George? George, gdzie jesteś? George! George! Ja nie mogę. Mamo, tato, gdzie jest George? Chyba w pokoju na górze. George, zniszczyłeś mi czołówkę. Gdzie byłeś? Dinosaur. Srarozaur! Zabiję cię, George! Pepo, co ty robisz? Zabijam George'a! Zostaw moje dziecko! Matko, strzeliłaś do mnie? Ojej, przepraszam, ja nie chciałam, to było pod wpływem emocji. Ale to zrobiłaś. Zdradziłaś mnie. Chcesz wojny? To będziesz ją miała! Pepo, uspokój się! Nie! Ale pyskata. Abla kadabla, cale mali. Zabij Pepe. Ha, teraz was trafię. Halo policja, córa chce mnie zabić. Może natychmiast przestać chcieć kogoś zabić. A idź se pan. Ha, i co teraz? Jakżeż go tam... Nieważne. Ten kij nie uchroni cię przed kulą. Oła! Chyba umieram. Powiedz mojej żonie, że ją kochałem. Dostajesz tylko w palec, nie dramatyzuj. Myślisz, że jestem bezbronna? Ha! Tato świnko, chodź! Sorry, George. Au, gdzie ja jestem? W aucie? Ha! Mam moc przejeżdżania ludzi! Ha ha! Dinosaur! O, żal ci twojego dinusia? W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Od kilku dni nad zniszczonym dołem państwa świnek lewituje tajemnicza postać świni. Miejscowi zaczęli się już niepokoić. No nie fajne tak żyć za świadomością, że ktoś mi tu lewituje koło domu. Co jak mi w nocy przez okno wleci? Muszę się wyprowadzić, powalone to miasto. Wielu uważa, że za tajemniczym latającym knypkiem stoją zjawiska nadprzyrodzone. Zauważono już, że wiele osób pielgrzymuje do lewitującej świni, by się do niej modlić. Powstają już pierwsze sekty otaczające tajemniczą świnię kultem. Chwila, właśnie dotarła do mnie informacja, że wojsko otoczyło Wieprza. Wysłaliśmy już tam swojego reportera. Co zamierzacie zrobić? Ostrzelamy tego lewitusa z artylerii i zobaczymy, co będzie.